Wygrywający, większość akcji przez niego przechodzi, ale kolejna strata. Hosley to na pewno nie jest gracz systemowy. Myślę, że tu będzie sporo tarć. Florence jeszcze fauluje. Quinton Hosley. Przyspieszenie Florenza imponujące, ale też to zawodnik, który w ostatnich tygodniach bardzo dużo tych pozytywów w ataku dla Stelmetu. Wchodzi z ławki i od razu napędza drużynę. Tak jak w finale, kiedy był w MVP w zeszłym sezonie, po finale z drużyną polskiego Cukru Toru. James Florence.